Dobry wieczór, kłaniamy się ponownie z Gliwiska Wielkopolskiego. Za nami mecz 15 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, Warta Poznań, Puszczenie Połomice, a przed nami druga część konferencji prasowej, tym razem z udziałem Dawida Szulczka, trenera Warty Poznań. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I proszę o komentarz do tego spotkania. Zawaliliśmy mocno pierwszą połowę, szczególnie te fragmenty gry i trochę zły jestem na siebie, bo w tygodniu zrobiliśmy dodatkową odprawę odnośnie stałych fragmentów. Wiemy, jak Puszcza strzelała. Już pamiętam, że od 2014 roku mam okazję mierzyć się przeciwko trenerowi Tułaczowi. Jeszcze wtedy był trenerem Siarki. Już wtedy te stałe fragmenty były dobre i po prostu może tego było za dużo. Codziennie ćwiczyliśmy stałe fragmenty i myślę, że moi piłkarze po prostu za dużo myśleli, analizowali zamiast po prostu bronić. Także to też jest dla mnie jakiś taki wniosek odnośnie przyszłości. Może zbyt ich przestraszyliśmy tym, co Puszcza robi przy stałych. Ale jest jeszcze druga strona medalu, bo to, że zawaliliśmy dwie bramki ze stałego, no niestety to się wydarzyło, ale druga strona medalu jest taka, że Puszcza straciła 30 goli, a my nie stworzyliśmy klarownych sytuacji. I ja nie uważam, że to jest problem w jakości. Moje zdanie jest takie, że odkąd jestem trenerem Warty, to chyba pierwszy raz wydaje mi się, że przeciwnik bardziej chciał wygrać niż my i nie podobało mi się to. Uważam, że podeszliśmy na zbyt dużym luzie do meczu i pomimo tego, że rzeczywiście mieliśmy taką pozorną kontrolę z piłką przy nodze, to my nie dążyliśmy bardzo mocno do zdobycia bramki, to się dopiero zmieniło po 60 minucie. I też zmieniło się, trochę się to poprawiło, ale to też jeszcze nie było w takim stopniu, jakbyśmy sobie życzyli. I nie są tu wytłumaczeniem kontuzje naszych zawodników. Mam nadzieję, że oni też jak najszybciej do nas wrócą, bo no skoro grali wcześniej wszystko, to znaczy, że byli ważnymi punktami tej drużyny. Ale my dzisiejszy mecz przegraliśmy tym, że nie chcieliśmy bardziej od przeciwnika i że przy stałych fragmentach gry uważam, że dołożyłem do tego dużą cegiełkę, że za dużo analizowaliśmy zamiast zająć się robotą i blokować Zapolnika i Kreczuna. Jestem zły, bo interweniowaliśmy już po pierwszym strzale, bo była pierwsza sytuacja, było pierwsze ostrzeżenie, krzyczeliśmy, no ale jestem zły, że mieliśmy jeszcze mocniej zainterweniować i zwrócić na to uwagę, bo już po drugim stałem dostaliśmy bramkę. Puszcza takich bramek za trenera Tułacza strzeliła kilkadziesiąt. Idą na bliższy słupek dwoma, jeden zgrywa na dalszy, jak ktoś wybije, to zbierają drugą piłkę, ponawiają. No a z drugiej strony my też mieliśmy tych stałych dzisiaj więcej niż w poprzednich meczach i to też nie może tak wyglądać, że my przy tych stałych nie tworzymy zagrożenia. Po pierwsze, dośrodkowania muszą być lepsze, po drugie, my musimy jeszcze bardziej chcieć strzelić gola, tak jak to zrobili zawodnicy Puszczy. Dziękuję, trenerze. Teraz trener jest do Państwa dyspozycji. Zachęcam do zadawania pytań. Proszę bardzo. Nie, z Widzewem graliśmy słabiej. Mieliśmy dużo szczęścia. Wiem tylko, że Puszcza najgroźniejsze akcje zrobiła po naszych dwóch stałych fragmentach gry i po swoich trzech stałych fragmentach gry. A tak naprawdę poza tym nie przypominam sobie, żeby właśnie po akcji w ataku pozycyjnym Puszcza jakoś bardzo groźnie nas skontrowała. To były dwa nasze stałe, gdzie nie zebraliśmy sprzed pola piłki i poszli z kontrą. No i te trzy stałe, które miała Puszcza, ale myślę, że problem jest inny. Problem jest taki, że my jak zbliżamy się do trzeciej tercji i przeciwnik stoi trochę niżej, tak też było ze Śląskiem, tak było teraz z Puszczą. Nam brakuje trochę przyspieszenia, my
podajemy trochę za bardzo do tyłu, trochę za bardzo do boku, trochę nie w tą nogę, poprawiamy za długo tą piłkę. No i musimy po prostu szybciej grać. No, zanim piłka do mnie dotrze, już patrzeć, co się dzieje wyżej, co się dzieje dalej. Czasami trzeba zagrać piłkę z pierwszej, a czasami trzeba po prostu szybko wykonać zwód i kopnąć ją w pole karne. My chcemy tak bardzo elegancko przyjąć, poprawić, zagrać. Mało jest takiej gry, która te szyki rywala będzie rozbijać. Kilka takich akcji było. Pamiętam taką akcję Kajtka z Boro. Było takie jeszcze wejście jedno z tej naszej strony po 60 minucie. I dokładnie o takie akcje chodzi, tylko my takie akcje musimy robić zdecydowanie więcej. A tydzień temu widzieliśmy, jak właśnie to robił Widzew i tych akcji było dużo. Właśnie przyspieszali w trzeciej tercji. Nam trochę tego brakuje, musimy ten element gry poprawić. Dziękuję. No, proszę bardzo. To Polska, nasz Krzysztof Wicewice. Tak od dłuższego czasu parcie mi brakuje strzałów z dystansu. Jest ich mało, kiedyś więcej. Kupczak dużo strzela teraz, szybko oddaje piłkę, jaką się przed chwilą, nie tylko w tym meczu. No i właśnie to, co pan trener mówił, to, że nie było do przodu tych akcji, było dużo wycofywanych piłek, szedł atak, było kilka podań, sprawy stanął się z lewej i nagle cofana piłka do tyłu całkiem i tego nie brakowało, że przy 2-0, jak jest 15 minut do końca, 20, to tak już coś, jakaś blokada w głowie, to w sobie jest kilka. No takie dwie ostatnie bramki z dystansu, tak typowe z dystansu, nie mówimy z 18 metra, to przypominam sobie, że strzelił Castaneda i Trałka jeszcze wiosną 2022 roku i no my tych bramek z dystansu nie strzelamy nawet jak próbujemy, a Mateusz być może po kontuzji ma jakąś taką blokadę i raczej szuka takich bezpieczniejszych rozwiązań do boku. Musimy poprawiać nasz atak pozycyjny w trzeciej tercji. My musimy szybciej grać. To nie jest tak, że to jest kwestia tylko jakości. To jest kwestia tego, żebyśmy jeszcze bardziej dążyli do zdobycia bramki, bo skoro my pojedynczo takie akcje potrafimy zrobić, to te akcje po prostu trzeba powielać. Tym bardziej, że no my robimy tego bardzo dużo w treningu. Nasz trening to jest w dużej mierze gra po prostu z piłką przy nodze w ataku, bo my wiemy, że to jest nasz problem i to są nasze deficyty, a bronimy całkiem nieźle. Zresztą z gry dzisiaj bramki nie straciliśmy, więc no nic, no na razie uważam, że zapracowaliśmy na tyle punktów, ile dokładnie mamy, ani na mniej, ani na więcej i wydaje mi się, że my jesteśmy takim trochę Bieniaminkiem, który gra czwarty sezon, bo za każdym razem coś tak się dzieje w tej naszej drużynie, że ja mam wrażenie, że przystępujemy jako czwarty Bieniaminek do rozgrywek. Wydaje mi się, że też trochę było w tym takiego przypadku, bo pamiętam ten faul, kiedy Wiktor Pleśnierowicz opanował szybciej piłkę i rzeczywiście tam był stempel, ale no to jest przypadek, no spóźniony gracz puszczy, wpada Wiktora, on gdzieś tą nogę musiał postawić, akurat postawił mu na stopie, za chwilę oni mają z tego jeden stały, potem wiemy jak puszcza gra, ma jakiś aut blisko pola karnego albo na swojej połowie, ma to bardzo dobrze dopracowane, po stałym potrafią zebrać piłkę, jakieś ponowienie, kolejny aut wolny, różny. No i tak można się czasami zakopać na kilka minut, no i niestety, ale w pierwszej połowie były takie fragmenty i daliśmy puszczy pole właśnie, żeby mogła pokazywać te swoje atuty, ale nie wiem, no ja miałem takie odczucie, że ci zawodnicy puszczy po prostu chcieli bardziej wygrać od nas o te parę procent i nie podoba mi się to. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję też trenerze. Za chwilkę trzecia część konferencji. Będzie z nami Tomasz Przykryl. Dziękuję. Do widzenia.